Hej, cześć, siemano, ja jestem Admiros, a to jest kolejny odcinek z GTA 4, Grand Theft Auto 4, wiadomo. Dawaj te czerwone auto. Okej, tak jak myślałem, jestem bardzo blisko Francisa, więc wykorzystam to. Bla, 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 wykorzystam to. I po prostu się do niego udamy. No, komisariat, no tak. Nie będę tutaj. O! Ten co chce. Nope. No, Jacob, I can't just now. O! Nie spodobało mu się to. Sure, ma, sure. I've always been a good boy. You know me, ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know what's funny? But I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better, by any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vark site and call me. Fine, jeez. Pięć patyków. Oh yeah. Blokowisko, tak? Nikt nie zauważy? No, oczywiście, że nikt. Jadę! Z drogi wszyscy! Dobra, klapa mi odpadła. To już nie wygląda legit. Z drogi, daleko to jest w ogóle to miejsce? A, bliziutko, bliziutko, naprawdę. Naprawdę niedaleko. Tutaj przez park przejedziemy. Fuck, fuck. Oh yeah. Serio? Mam się tutaj udać? Niezbyt ciekawa okolica. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there.
The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Anyway, these projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Okay. Damn, son, you don't belong around here. Fuck you. You in the wrong hood, homie. Raise up. No, jak się dostać na górę? To jest pytanie teraz. Gdzie są schody? Okej, chyba tu. Nie? Serio? You a long way from Star Junction, cracker. Screw you. Okej, dobra. Tędy. Upstairs for residents only. I know your white ass don't live in this shit. Yeah, sure, man. Clarence don't want no strangers up in here. It's too bad for you. Oh, ty! Kimendo! Fuck off! All the money gone! Serio? Przecież ja... I'm so fucking dead. Jakie są moje szanse przetrwania tutaj, mając 0% życia? Gdzie jest apteczka? Gdzie jest apteczka? Czemu nikt z nich nie może dropnąć apteczki? Oh shit, I'm so fucking... O, dobra, żyję, żyję. Jezu, jak on wieje. Dobra, apteczko! Fuck yeah! O tak. Fucking nigga! Oberwał. Fuck you! Dobra, jest mój. Yo, 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 man, you got me, chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? You don't like a younger brother with ambition. Tell you what, I'll reform. I get out the game, get a GED or some shit. Zrobię maturę. McCreary gonna think I'm dead. Word. Come on, boss. Don't kill me, boss. I'm too young to die. Please. Please. No okej. Darujemy mu życie. Tylko jak mu darować życie? To jest dobre pytanie. No, iść sobie. That's right. We the same, me and you. Look out for each other. You the boss though, man. You the boss of me. Get out of here. I see you again. You wish I had killed you now. No, dwie gwiazdki. Zgub policję. Bombowo. Mając taką ilość życia. Jakaś apteczka. Chociaż jedna. Please. Tu coś zielonego się świeciło. Jest. Jest. Dobrze, tu ktoś porozrzucał te apteczki. O, tak to bym... Misja od początku by była. Nie byłoby nawet najmniejszych szans na ukończenie jej.
Gdzie tu jest zejście? Oj! Się przyczepił do mnie. Już, helikoptery, tak, wszystko od razu. Cztery gwiazdki, fuck! Jeszcze w takiej dzielnicy. Ups! Sorry, to był zwykły człowiek, myślałem, że to policjant biegnie. No. Ej, nie świecić na mnie. Darmowy wóz policyjny, to w sumie mój. Więc się zgadza, dobra. Teraz wiać. Cztery gwiazdki, no to jest taki raczej średni poziom trudności, jeżeli chodzi o ucieczkę. Na 5 jest gorzej, a na 6 to już wow. Tu już chyba czołgi wysyłają, z tego co pamiętam. Chociaż w sumie, czy to w 4 czołgi były, czy w San Andreas? Dobra. Tutaj jak się rozpędzę, to wyjadę poza ich obszar poszukiwań. Wow, myślałem, że się zderzę z nim. Jednak nie. Dobra. Jakim cudem mnie znaleźli, ej. Już myślałem, że ich zgubiłem całkowicie. Kurde, no. Ale beznadziejny klakson. Najgorszy, jaki w swoim życiu słyszałem. Ej, serio? What the fuck? Ja im w życiu nie ucieknę. I to jest posterunek policji, kolejny. No, bombowo, po prostu bombowo. Jak potrzeba, nie ma żadnych samochodów. Tylko policja. Ilu ich tu jest? Ja pierdzielę, ile kropek. Dobra, wsiadaj. Dobra. Nie będziemy słuchać muzyki klasycznej ani nic z tych rzeczy. Ja chcę po prostu stąd zwiać. I to jak najszybciej. To już się robi troszkę nudne. Nie wiem, czemu policja aż tak długo ściga tutaj. Można się bawić w nieskończoność z nimi. Okej, teraz tutaj. No, jakim cudem? Skąd oni się wzięli? Z dupy?
Dobra, tu jak się rozpędzę, to już mnie raczej nie znajdą. No jasne, kolejne skrzyżowania, to znów policja. Okej, jeszcze tego by brakowało. Dobra. Bo i niedobra. Bo oni są wszędzie, po prostu wszędzie. Jezu, jaki zakręt długi. Jeszcze lampa, no bombowo. Weź tu człowieku, wyjedź poza obszar ich poszukiwań. Dobra, pobawimy się z nimi, tak? Innego wyjścia nie mam. Nie chcę mi się powtarzać jeszcze raz tej misji. A i tak będę musiał... O Boże, kolejny słup. Jeszcze tym rzęchem. Dobra, może tym razem się uda. Gdzie mi tu skręcasz przede mną, kurde. Dobra, już mnie znaleźli, już mnie otoczyli, już. Okej, zobaczmy. W sumie mogę w ten sposób zrobić, to nie jest głupie. Dobra, zobaczymy. Jak zareagują? Chyba nie jest źle. Bo jest. No, czyżby? Dobra. Teraz wytrzymać krótką chwilę. Tak jest. Dobra, spokój, w końcu. Jeju, ile trzeba było się namęczyć z tym. Z takim czymś, naprawdę. Dobra. Jedziemy do Playboyexa. Playboyex. Jak go śmiesznie nazwałem. You don't have to worry about Clarence anymore. You did a good thing, Nico. That boy was mean. He had a tongue on him too. Always talking his way out of court, willing to compromise anyone to get out of trouble. Thank God for real justice. Oops. Dobra, że powinienem po drodze poszukać jakiejś budki z żarciem po raz kolejny. Jest, dobrze. Teraz się przyda. To coś poproszę, tak? Świetnie. SMS od Pakiego. Dzień historię o nas i triadach na stronie Liberty The Hidden, szukałem jakichś gorących klasyk. Całkowicie mi wtedy opadł. Muszę zmienić stronę startową. Lol. Te jego SMS-y są naprawdę śmiechowe.
out with you in a long time. We should eat together. Nie. Nie będę tracił czasu na jakieś wyjazdy, jeżdżenia, na jedzenie i takie tam. I takie tam. Może w GTA 5 na takie coś, no w sumie tak. Czwórkę bardziej interesuje mnie tylko fabuła, więc wiecie. Dobra, jestem na miejscu. Okej, okay. Nie będę przedłużał. Zakończymy tutaj ten odcinek, zanim w ogóle podejmę misję. Tak więc, mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na kolejny i nie zapomnijcie strzelić suba i walnąć lajka, jeżeli materiał wam się podobał. Okej. Okay. Nico, what's this I hear about you running with Patrick McCreary now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Packy McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brothers. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCreary's. Be careful what you wish for. Okej, dobra. To trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.